Dzień dobry Państwu. Już się tu ustawiam. 9:30 wtorek, Ania, Anioł Kawa z Fundraiserem. Dzień dobry, czekam na Was. Dzisiaj konkret, konkret. Jak widzicie w opisie, jak planować posty. Ja wiem, że Wy potrzebujecie trochę takiego wsparcia w mediach społecznościowych, więc je Wam właśnie dostarczam. Witaj Tomku. Cześć Tomku. Kto jest? Czy jest z nami Rzeszów i co w kubeczkach słychać? Cześć kochani, czekam na Was i powiedzcie mi, jak tam u Was wiosna, bo u mnie pada i to nie jest fajne, bo nie tak już miało być. Witam Was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Mam dla Was bardzo fajne rzeczy dzisiaj, bardzo fajne, naprawdę. Czekacie, Mikołaj pisze, że czekacie, dzień dobry. No to super, to czekajcie, to dajcie znać, że jesteście, to będziemy zaczynać od razu, to nie ma co czekać, trzeba działać. Obiecuję, że będzie krócej niż ostatnio. Obiecuję, naprawdę będzie krócej niż ostatnio. Grafik bardzo, bardzo napięty, wszyscy mamy dużo rzeczy do zrobienia. A ja mam dla Was dzisiaj prezenty, więc chodźcie, bo będziecie klikać linki i pobierać narzędzia, z którymi sobie będziemy dzisiaj pracować. Chodźcie, chodźcie. Kubeczek z matrioszkami, jak to zazwyczaj u mnie. Dobra, jest Rzeszów? Czy jest Rzeszów? Rzeszów, halo, zgłoś się. Okej. Kolejni piszą. Maciej, Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie. Mam nadzieję, że my tutaj jesteśmy wszyscy w pełnym składzie, jakim trzeba. Zaproście znajomych, zaproście swoje zespoły, niech przyjdą i niech korzystają, bo dzisiaj jedziemy konkretem. Proste rzeczy, ale mogą Wam naprawdę ułatwić życie i taki jest mój cel. Jak wiecie, mam nadzieję, że wiecie, a kto nie wie, to właśnie się dowie. Od stycznia wypuszczamy Wam takie planery miesięczne. I one co miesiąc wyglądają inaczej, ponieważ szukamy takiego rozwiązania, które będzie dla Was dobre i będzie dla Was wygodne. Jest Nina, jest Michał, cześć, dzień dobry. W związku z tym za chwilę w komentarzu, a na Instagramie jest w bio, pojawi się link do pobrania tego planera. I to jest ważne, żebyście sobie go pobrali. To są dwie strony. Tam będzie rozkładówka miesięczna, tak jak co miesiąc, ale dodatkowo dostaniecie też rozkładówkę taką tygodniową. I bardzo, bardzo mi zależy na tym, żebyście powiedzieli, z czym Wam się fajnie, dobrze pracuje, więc sobie popracujecie na tym. A ja Wam dzisiaj pokażę, w jaki sposób możecie wykorzystać tą rozkładówkę tygodniową. Link już poleciał w komentarzu na Facebooku Armigera, więc klikajcie. Bitly Planner Kwiecień. Więc pobierajcie, pobierajcie. I teraz tak, on znowu wygląda inaczej, tak jak powiedziałam, niż wyglądał w marcu, w lutym, dlatego że właśnie chcemy znaleźć coś, co będzie dla Was wygodne. Ja szybciutko pokażę, jak wygląda rozkładówka kwietniowa. Jak widzicie, całą stronę zajmuje rozkład miesiąca. Co tu jeszcze znajdziecie? Cytat. Ostatnio dużo o nim trąbiłam i dużo o tym mówiłam. Jak masz do wyboru reklamę i relacje, to zawsze wybierz relacje. Zawsze. Zaznaczone, kiedy są z nami spotkania online, czyli wtorki kawa z fundraiserem ze mną i czwartki Sancho Presso ze Szczepanem w formie live'ów lub filmów. Znajdziecie zawsze o 9:30. I zaznaczony webinar. Kochani, jest webinar w tym miesiącu. 20. Tak? Tak. 20. O 20. Co, kiedy, dotyczące szczegóły webinaru później, ale jest. Co jeszcze? Znajdziecie też, jaki jest Wasz cel na miesiąc, miejsce do wpisania swojego celu i sukcesy na ten miesiąc. Więc skupiamy się na konkretach. Ja lubiłam początkowe, z początku roku, pamiętacie te planery, które były o tym, czego nie robić na przykład, o umiejętności rezygnowania z rzeczy i skupiania się na priorytetach, więc ja sobie tak pracuję po swojemu, wy sobie testujcie różne rozwiązania. Więc to jest nasz miesięczny, pobierzcie go sobie i będziecie mogli sobie wpisywać, ale to, co ja dla Was dzisiaj mam szczególnie,
To jest druga kartka, którą sobie pobierzecie. Rozkład tygodniowy. I on ma 5 dni plus weekend. On jest z myślą o organizacjach pozarządowych. Z takim założeniem, że generalnie pracujemy od poniedziałku do piątku, ale na weekendy też czasem planujecie jako organizacje różne działania i to nie jest rzadkość, że jesteście zaangażowani w weekendy w swoich organizacjach. Oprócz tego zobaczycie, że macie miesięczny rozkład i tak samo moje cele, sukcesy i oczywiście nasze spotkania tutaj z nami na Armigerze. I słuchajcie, ja dzisiaj, kto już pobrał? Kto już pobrał? Piszcie mi, kto pobrał. Pobierajcie, drukujcie. A ja Wam dzisiaj pokażę pomysł, pewną propozycję dla Was, jak możecie wykorzystać właśnie ten tygodniowy planer do planowania swojej komunikacji w mediach społecznościowych. Dlaczego to jest ważne w ogóle? Dlatego, że bardzo często organizacje zaniedbują komunikację w mediach społecznościowych, a to jest fantastyczny kanał do utrzymywania relacji. On nam nie zastąpi bezpośrednich spotkań, on nam nie zastąpi mailingów. Musimy wziąć pod uwagę, że nie wiem, Facebook może się wziąć i zamknąć nagle, więc o tym pamiętamy, zbudujemy sobie inną bazę, naszą taką mailową. Natomiast jest to fajny kanał, Facebook, Instagram, inne społecznościówki oczywiście, po to, żeby być w kontakcie ze swoją społecznością, ze swoimi ludźmi. I ważne jest to, żeby to robić regularnie, żeby publikować regularnie, żeby być regularnie i żeby robić to z głową. Więc moja propozycja na dzisiaj i na najbliższy tydzień i ten miesiąc, żebyście sobie posprawdzali, jak Wam się pracuje z tygodniowym planerem w kontekście właśnie planowania komunikacji w mediach społecznościowych. I ja mam dla Was tu konkrety i takie podpowiedzi, inspiracje, no a reszta w Waszych rękach. Korzystamy sobie właśnie z tej naszej rozkładówki tygodniowej. Jesteście tam, nie? O, Nina drukuje, super. Nina drukuje. Magdalena, pobrane, super. I teraz pamiętajcie o takiej rzeczy, że sobie najpierw na ten tydzień ustalamy cel, moje cele. I ja tu proponuję taki cel, to o czym bardzo często mówię, pierwszy krok do serca darczyńcy, czyli dać się poznać. Czyli naszym celem będzie to, że społeczność poznaje cały zespół organizacji. Poznaje nas, tych, którzy stoją za tym całym zamieszaniem. I robią to, co robią, czyli Was. I to jest cel, że Wy się przedstawiacie i ludzie Was poznają i wiedzą, o co chodzi. Więc mamy ustalony cel, nie? Bardzo konkretny. I teraz każdy post dzielcie sobie... Okej, w komentarzach, słuchajcie, link do pobrania planera jest przypięty pod tym live'em na Facebooku, więc tam wystarczy kliknąć Big Planner Kwiecień i tam się to pobiera. Bierzcie, bierzcie. I słuchajcie, na każdy dzień planujecie sobie post. Przyjmijmy, że to będzie Facebook, dobra? Roboczo. Przyjmijmy. I z każdy post składa się z takich trzech elementów. Czy Wy widzicie w ogóle, co ja Wam tam pokazuję? Mniej więcej, nie? Ja Wam wszystko odczytam. Po pierwsze, o czym będzie ten post? Po drugie, jaki będzie załącznik? Czyli czym my to opowiemy? I jakie będzie wezwanie do działania? Czyli call to action. To jest ważne, żeby sobie planować w tych trzech obszarach już do przodu. Zaraz zobaczycie, jak fajnie nam z tego wychodzi lista zadań i dzielenie odpowiedzialności. Super, zobaczycie, fajnie się zaangażuje cały zespół. I mamy na przykład poniedziałek i poniedziałek chcemy poznać, chcemy, żeby społeczność poznała misję naszej organizacji, więc to jest odpowiedź na pytanie o czym? O misji. Załącznik, na przykład będzie to foto zespołu przy pracy, czyli zdjęcie, jak pracujecie w biurze w pocie czoła na rzecz cudownego świata. A wezwanie do działania? Wezwanie do działania może być wezwanie do zapisania się na newsletter, żeby być w kontakcie. Więc macie takie trzy obszary, nie? O czym? W jaki sposób to obrazujemy oprócz słów, nie? I właśnie jakie mamy wezwanie do działania. Słuchajcie, na wtorek mam dla Was propozycję, że przedstawiacie prezesa Waszej organizacji. I prezes co? I wiemy, że notujemy sobie w naszym planerze,
że mówimy o prezesie i że będzie tam, będą tam zarówno informacje takie bio na poważnie, czyli kim jest tam z wykształcenia, czym się zajmuje w naszej organizacji, takie bardzo, wiecie, ważne sprawy, ale oprócz tego dajemy jakieś luźne informacje. Na przykład po godzinach jeździ na rolkach, albo bardzo lubi słuchać jazzu na przykład, albo jest znawcą win. Cokolwiek, coś, co jest po prostu ciekawostką na temat tego człowieka. Dlaczego to jest ważne? Bo lubimy zaglądać za kulisy, lubimy ludzi poznawać prywatnie i dajmy naszej społeczności okazję do tego, żeby właśnie poznali was, jacy jesteście. Jaki będzie załącznik? Może być na przykład fotografia prezesa, taka nieformalna. To jest propozycja, zrobicie jak chcecie. Nieformalna, wtedy wiecie, reakcje, trochę śmiechu, trochę komentarzy, ktoś tam napisze, a ja pamiętam ten wyjazd i tak dalej, i tak dalej. Więc się ludzie angażują. A jakie będzie wezwanie do działania? Na przykład napisz komentarz do prezesa, albo podziękujmy za jego pracę, albo zadaj w komentarzu pytanie do prezesa naszej organizacji. Dajcie coś, żeby ludzi zaangażować. Co mam na środę dla was? Na środę mam propozycję, żebyście przedstawili wasze miejsce dowodzenia, czyli gdzie jesteście, jak wygląda wasze biuro, jak wygląda, gdzie jest, gdzie stoi ekspres do kawy, że macie, nie wiem, 3 drukarki. Wiecie, opowiadacie o swoim miejscu, gdzie jesteście, po to, żeby społeczność mogła sobie wyobrazić, jak pracujecie. Jeżeli pracujecie zdalnie, to też o tym opowiadacie, że w taki sposób pracujecie, jak to wygląda. I co? Co do tego możecie załączyć? Możecie załączyć film. Pamiętajcie, że to nie zawsze musi być zdjęcie i próbujcie też innych formatów po to, żeby po pierwsze być ciekawszym, po drugie, żeby lepiej pokazać pewne rzeczy i film nam tutaj pokaże zupełnie inaczej niż zdjęcie z biura. Więc będziecie mieć na przykład drogę do biura, albo jak wygląda biuro, albo jak wygląda wasza placówka czy dom, którym się zajmujecie, gdzie pracujecie, to zupełnie inaczej się przeżywa coś takiego, jak się dogląda taki film, niż jak się tylko przeczyta opis i zobaczy jedynie zdjęcie. No a wezwanie do działania na przykład może to być zachęta do przeczytania artykułu na waszym blogu na temat waszej działalności, czy waszego miejsca, czy historii waszych podopiecznych i tak dalej. Więc dać coś, co ludzi zaangażuje, żeby coś wykonali, jakąś akcję. Pamiętajcie, że w ludziach tworzy się jakaś energia, kiedy dajecie jakiś komunikat i oni coś z tą energią muszą zrobić. I po to jest właśnie wezwanie do działania, żebyście im powiedzieli, tutaj kliknij, tutaj wejdź, tutaj zrób coś. A na czwartek proponuję wam przedstawić fundraisera w waszej organizacji i tak samo na przykład, że to jest na poważne bio i takie informacje zupełnie na luzie i takie właśnie dlaczego robi to, co robi. Nie? Dlaczego nie boi się pracy z pieniędzmi, z cudzymi pieniędzmi, jak on widzi te pieniądze i tak dalej. Jako założnik proponuję zrobić w ogóle live. Róbcie live ze swoimi fundraiserami, dlatego że fundraiserów rzadko można zobaczyć, pan prezes, jasne, wiecie, dyrektor działu, jak mamy większe organizacje, ale prezesi bardzo, ale fundraiserzy mało występują właśnie w mediach społecznościowych, więc dajcie fundraiserom taką przestrzeń, żeby się po prostu wygadali. Niech opowiedzą o tych akcjach, które wspieracie, niech opowiedzą o zbiórkach, niech zaproszą ludzi do zaangażowania, niech pokażą na co wasi odbiorcy mają wpływ, w czym pomagają i tak dalej. Więc niech to się zadzieje. No i jakie będzie wezwanie do działania? No oczywiście będzie wezwanie do wsparcia. Link do darowizny online, do wpłat, do waszej podstrony, do wpłat i tak dalej. Coś, żeby ludzie mogli coś zrobić. Więc ja mam dla was takie 4 propozycje, więc ja sobie to graficznie, technicznie możecie sobie zrobić takie checkboxy.
i po prostu co już macie, to sobie odhaczacie i na przykład macie już foto prezesa nieformalne, bank odhaczone. Potrzebujecie film z biura, no to albo sobie sami kręcicie, albo prosicie kogoś z zespołu, żeby zrobił taki film. I jak jest zrobiony, to tak samo, bach, przygotowane. Jak już macie przygotowany tekst w poniedziałek na czwartek, no to sobie też zaznaczacie, zrobione. Cudownie widać postęp, widać pracę, widać plan i widać to, że to ma ręce i nogi. Że cały tydzień prowadzicie swoją społeczność przez właśnie przez swoją organizację, przez swoją misję, przez swoich ludzi, dajecie się poznać. I po takim tygodniu korzystacie tutaj z tego miejsca, które jest po drugiej stronie, jakie odnieśliście sukcesy. I o ile ja tutaj wpisałam jeden cel, czyli społeczność Was poznaje, o tyle sukcesów możecie wpisać znacznie więcej w konsekwencji takiego działania i będzie to przede wszystkim to, że społeczność Was poznała, będzie to, że społeczność się zaangażowała, zaraz zobaczycie, że oni klikają te linki, że wchodzą na te strony, co chcecie, że pobierają materiały, które dla nich macie i tak dalej, że zapisują na newsletter, zobaczycie, że macie nowych darczyńców, bo jak fundraiser zrobi live'a i opowie ze sobą swoją pasją i miłością o tym, jak kocha swoją pracę i jak można z Wami działać i pomagać i że 30 zł to jest koszt czegoś tam i w sumie razem możecie poprawić los, nie wiem, iluś tam dzieciaków czy podopiecznych, czy coś zmienić, to zobaczycie, że ludzie będą się w to angażować i będą wpłacać, więc będą Wam przychodzić darczyńcy. No i zobaczycie, Waszym największym sukcesem będzie to, że macie regularne publikacje, czyli tam się cały czas dzieje i potem jak wpadnę na Wasz profil, to widzę, że tam cały czas się coś dzieje, że dzieją się różne rzeczy w podobnej tematyce, ale trzymamy ten temat, ale prowadzimy go na różne sposoby i że ja Was mogę poznać i że ja widzę, że tam się coś dzieje i robicie to z głową w różny sposób, że nie mamy tylko samych grafik na przykład. Że jeszcze jak mamy same zdjęcia ludzi z organizacji, to jeszcze naprawdę nie jest źle, ale wiele organizacji gra tylko grafikami, na których nie ma człowieka i ja nie wiem, kto za tym stoi, a no nic tak ludzi nie przekonuje do współpracy jak drugi człowiek, jak twarz, jak to, że możemy go zobaczyć, posłuchać, przeczytać o nim, poznać i tak dalej. Więc z jednego takiego celu regularna publikacja na Facebooku czy Instagramie, społeczność nas poznaje pod takim hasłem, zobaczycie, że Wam to żyje. Po tygodniu, dwóch, trzech będziecie prowadzić taki, wydrukujecie sobie cztery takie tygodniowe planery, rozpiszecie sobie każdy tydzień kwietnia na jakiś temat i zobaczycie, że Wam to po prostu działa i że Wasza społeczność się aktywuje, że oni się włączają, że zaczynają się angażować. Fakt. Część osób może sobie pójść, ale to znaczy, że to nie była Wasza grupa docelowa, nie dotrzemy do wszystkich, pamiętamy o tym, więc się nie dołujemy. Ważne, żeby być autentycznym, żeby pokazać to, co jest u Was, żeby rzeczywiście być takim no, otwartym, przede wszystkim otwartym. I to fantastycznie działa potem w obie strony. Jeśli chodzi o tematy postów, to ja w książce Fundraising dla ludzi Kościoła napisałam, jak ktoś ma książkę, to może sobie otworzyć na 130 stronie, 130 czy 131. Tu jest taki katalog niezamknięty, bo to jeszcze wiele pewnie rzeczy możecie wymyślić na podstawie swojej działalności, ale jest taki katalog podpowiedzi, o czym pisać w mediach społecznościowych, pisać, publikować w ogóle, nie? O czym opowiadać i z wielu tych tematów możecie zrobić cykl, tak jakby chociaż właśnie przedstawienie zespołu, przedstawienie Waszej działalności. Ela pisze, że takie przedstawienie organizacji warto powtarzać co pewien czas, na przykład co kilka miesięcy. Oczywiście, że tak, bo społeczność nam żyje, społeczność nam rośnie, pęcznieje, przyciągają następnych, jak wiecie jak jest, jak ktoś coś udostępni, to przychodzą nowi, czasem nawet nie wiemy skąd oni do nas przyszli i cieszymy się, że są, więc tak rzeczywiście trzeba podtrzymywać ten kontakt. Poza tym też są zmiany w zespołach, więc to jest wszystko bardzo, bardzo fajne i rzeczywiście ludzie lubią sobie przypomnieć, kto tam jest po drugiej stronie. I jak to wygląda.
Maciek, ja jestem fundraiserem i pracownikiem, który ogarnia działania pracując z podopiecznymi. Przynajmniej nie mam czasu na nudę, dzieje się. No to masz o czym pisać. Codziennie jedną myśl publikujesz i po prostu content treści się po prostu nie kończy. Zupełnie. No to ja sobie wyobrażam, że jakby jesteście zaangażowani, to po prostu cały czas jest o czym pisać. Tylko wam się wydaje, że nie, dlatego że dla was to jest codzienność. A ludzie poza waszą organizacją nie mają pojęcia, co wy tam w środku robicie i na czym to wszystko polega. I nawet najprostsze informacje, kto jest prezesem, kto odpisuje na maile, jaki jest największy problem, wyzwanie waszych podopiecznych, na co teraz zbieracie pieniądze. Wiecie, wszystko, po prostu każdy drobiazg możecie opisać i ludzi to będzie interesować. Więc sobie planujcie takie rzeczy i cały cykl możecie robić na wiele, wiele takich tematów. I więc tak, więc w książce też znajdziecie takie podpowiedzi, też komunikacyjne. W ogóle cały tam jest rozdział taki o komunikacji, który na pewno wam pomoże też w samych opowieściach już, ale dzisiaj mówimy o planowaniu i planowaniu tych waszych publikacji, bo to jest po prostu ważne i to przynosi niesamowity efekt. Magda mówi, że świetny pomysł, bardzo się cieszę. Możecie mi wrzucić linki do waszych profili i ja sobie tam chętnie pozaglądam, zobaczę co u was, czy mogę was tam poznać. Magda mówi, że można dodać post o wolontariuszach. Oczywiście, i można przedstawić tych wolontariuszy, można powiedzieć, w jakich obszarach działają. Można właśnie, tak jak piszesz, Magda, przedstawić ich samych i ich zaangażowanie, dokładnie co robią, na czym to polega, że się angażują, jaką zmianę wprowadzają, w czym was odciążają innych pracowników. Więc no, naprawdę tematów nie brakuje, bo to jest wasza codzienność. Jeżeli poświęcacie temu swoje godziny, czasem długie godziny, czasem bardzo długie godziny na swojej organizacji, to naprawdę macie o czym pisać, o czym opowiadać i robienie nawet live'ów co jakiś czas właśnie o tym, co u was, nawet raz na miesiąc. No to niesamowicie angażuje społeczność. Rzeczywiście live'y bardzo, bardzo angażują. Krzysztof mnie zaprasza na kawę z fundraiserem w Rzeszowie. Czasami warto zmienić otoczenie. Rozważę. Dziękuję bardzo. Rzeszów mnie namiętnie zaprasza do siebie. I ja im ciągle obiecuję, że dojadę, zobaczycie. Dojadę. Okej. Przeglądam, co tu jeszcze. O, fundacje. Tak, kubeczek z matrioszkami jest. Gdzie jesteście? Gdzie was mogę obejrzeć? Słuchajcie, na grupie w ogóle, właśnie. Ela ostatnio wrzuciła na grupie na fejsie Coraz Lepsze NGO takie ogłoszenie, że możemy zadbać o swój taki feedback, wzajemnie dać sobie fajne, wspierające informacje. I tam możecie wrzucić linki do swoich różnych profili. I poprosić właśnie społeczność naszej grupy o to, żeby wam to skomentowali, docenili pewne obszary, które działają, co fajnego tam, co fajnego widzą, jakie mają pomysły jako osoby z zewnątrz, czego nie ma. Bo wiecie, jak jest. Jak piszemy coś sami, coś tworzymy, to potem nie dostarczamy podstawowych informacji i w ogóle to nie jest zrozumiałe, co mówimy, bo utknęliśmy w naszej klątwie wiedzy. Więc zdecydowanie dobrze wrzucić taki swój link do swojego profilu właśnie na grupie i tam możecie liczyć na nasze wsparcie i jakieś tam czy podpowiedzi, czy jakieś komentarze, które wam pomogą, że coś jest takie naprawdę super. Także zachęcam do grupy Coraz Lepsze NGO. To jest taka grupa dla organizacji pozarządowych, gdzie staram się utrzymywać porządek. Gdzie są posty tematyczne, w środę są ogłoszenia, w innym dniu właśnie są takie różne możliwości wymiany, różne dyskusji, także zapraszam, zapraszam. Maciej, chciałam umieścić zdjęcie z książką. Dziś i w tle właśnie dzisiejsze spotkanie nie ma opcji wrzucenia zdjęcia. Bardzo dziękuję, że chciałeś zrobić. To możesz wrzucić gdzieś nam indziej. Nie wiem gdzie. Ela, co możemy z tym zrobić? Ela, support. Ela na pewno będzie miała na to dobre rozwiązanie.
O, w grupie w piątek będzie taki post na takie wspierające komentarze, więc chodźcie do grupy, coraz lepsze NGO. Tak, Macieju, wrzuć na swój profil na Facebooku, oznacz nas, oznacz mnie, oznacz Szczepana, oznacz w ogóle wszystko, co możesz. I super, bardzo Ci za to dziękuję, bardzo Ci dziękuję. Książki jeszcze są podpisane, także są. Powiedzcie mi, czy Wam to pomogło. Znaczy, ja myślę, że tak, tylko wiecie, teraz musicie to robić. To jest taka trudniejsza część, nie? Taki plan naprawdę warto sobie mieć. Ja lubię pisać po papierze, mi się dobrze tak pracuje, kiedy mogę sobie po prostu no zobaczyć, nie? Zobaczyć, pokreślić, wiecie, kolorki, nie? Jak widzicie, więc możecie sobie tak w ten sposób pracować. I więc sobie, no, więc pracujcie z tym, pracujcie, to chciałam powiedzieć. Pracujcie z tym, możecie sobie. Ciekawa jestem, w jaki sposób będziecie z tego korzystać. Oczywiście to jest propozycja, żeby wykorzystać tygodniowy planer na posty. To mogą być oczywiście na przykład rozpiska dla waszych wolontariuszy, to może być rozpiska waszych działań w organizacji. Wiecie, dowoli. Jestem bardzo ciekawa, do czego Wam się przyda planer i tygodniowy, i ten miesięczny, który gdzieś tutaj mam. Tak, właśnie ten miesięczny. Link jest w komentarzach, więc sobie pobierajcie. No i pamiętajcie o nas w wtorki, czwartki i 20 webinar. Natalia, setki pomysłów. Dzięki. Dziękuję Ci, Natalio. Dziękuję bardzo. Super, cieszę się, że jesteś ekstra, ekstra. Więc tak to dzisiaj wygląda. Jak obiecałam, jest krócej, bardziej konkretnie. Maciej, planer, bardzo ciekawa propozycja, bo sam to się czasami gubię, co teraz zrobić, bo dużo zadań jest. Tak, dlatego właśnie warto sobie rozpisać i pomyśleć o tym właśnie, co kiedy mogę zrobić, kiedy będzie lepszy dzień na robienie konkretnych zadań, kiedy będzie lepsza pora, co wolę robić rano, co po południu i tak dalej. O planowaniu u nas jeszcze dużo fajnych treści będzie, także bądźcie z nami. I będę zaglądać na wasze profile, jak mi je tutaj podrzucicie. Już widziałam od Macieja link. Widziałam też inne fundacje, mi się tutaj gdzieś ktoś przedstawiał, gdzieś tam na początku, także bardzo się cieszę. Więc bierzcie planer, korzystajcie i koniecznie mi powiedzcie za jakieś 2, 3 tygodnie i pod koniec miesiąca, jak Wam się z tego korzysta, do czego Wam to było potrzebne, w czym Wam pomogło, co sobie w tym planowaliście. No i widzimy się za tydzień, czyli to jest wtorek. Po świętach. Więc mam nadzieję, że sobie teraz weźmiecie planerki swoje miesięczne i wpiszecie sobie na niedzielę i poniedziałek, że odpoczywacie, że nie robicie nic, tylko świętujecie, odpoczywacie i po prostu to Wam się należy za Waszą ciężką pracę dla organizacji, dla świata. Po prostu to Wam się należy i odpoczywamy wszyscy. I we wtorek za tydzień. No, każdy opowiada, jak odpoczął, że bardzo, dobra? Tak się umówmy. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i widzimy się za tydzień. Pobierajcie, linki są wszędzie, więc nie, niech Wam to nie umknie. Dzięki za Wasze komentarze, Wasze zaangażowanie i będę do Was zaglądać. Dobrego, dobrego dnia.